Komentarz do listu do Tytusa, rozdział 3, werset 8. Autor komentarza Henry Rozier. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Prawdziwa lub pewna to mowa. To jest mowa miłosierdzia Bożego, które ratuje i usprawiedliwia, dając tym, którzy uwierzyli, życie wieczne oraz radosny udział w Bożej chwale. Słowo zakonu było nienaruszalne, jego następstwem była zawsze słuszna odpłata. Hebrajczyków 2 rozdział 2 werset. Natomiast słowo łaski jest pewne. Określenie łaski. Prawdziwa to mowa bardzo często pojawia się w listach do Tytusa i Tymoteusza. Słowo zakonu było nienaruszalne. Jego następstwem była zawsze słuszna odpłata, jak czytamy w Hebrajczyków 2 rozdział 2 werset. Natomiast słowo łaski jest pewne. Określenie łaski, prawdziwa to mowa, bardzo często pojawia się w listach do Tytusa i Tymoteusza. W pierwszym liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 15 werset, czytamy o mowie prawdziwej w całej pełni godnej przyjęcia, która niesie wieść, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. W tym samym liście, trzeci rozdział, pierwszy werset. Wyrażenie to występuje po raz kolejny, tym razem w powiązaniu ze stwierdzeniem, że kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Staranie się o ten urząd jest równoznaczne z koniecznością bycia nienagannym, werset drugi, aby prowadzić innych ku chwale Bożej. Zadanie to ma wielką wartość. Jest ściśle powiązane z praktycznym świadectwem domu Bożego tu, na ziemi. To dlatego służba ta nazywana jest piękną pracą. W pierwszym liście do Tymoteusza, 4 rozdział, 8 werset do 9, apostoł mówi: pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia. Podobnie jak w rozdziale pierwszym, werset 15, Paweł podkreśla pewność słowa, które przez Boże pouczenie wiedzie do pobożności. Apostoł dodaje, że aby osiągnąć ten cel, sam trudził się i walczył. Aby uczyć innych pobożności, trzeba samemu być jej przykładem przez pokładanie nadziei w żywym Bogu, który zachowuje przy życiu wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. W drugim liście do Tymoteusza, drugi rozdział, 10 werset do 12, napisano, że pewna, prawdziwa jest mowa, która obejmuje całe dzieło odkupienia. Absolutnie pewne jest zbawienie, które jest w Chrystusie wraz z chwałą wiekuistą. To jest śmierć i życie wraz z Nim oraz cierpienia i współrządy z Nim. Czy można mieć większą pewność? Czy można być bardziej szczęśliwym? Wyrażenie prawdziwa to mowa występujące w liście do Tytusa, trzeci rozdział, 8 werset, ma wiele wspólnego z fragmentem z drugiego listu do Tymoteusza, drugi rozdział, 11 werset. Mowa tu o zbawieniu, o darze ducha oraz o wiecznym dziedzictwie. Wyrażenie prawdziwa to mowa występująca w liście do Tytusa, trzeci rozdział, 8 werset, ma wiele wspólnego z fragmentem z drugiego listu do Tymoteusza, drugi rozdział, 11 werset. Mowa tu o zbawieniu, o darze ducha oraz o wiecznym dziedzictwie. Chcę, abyś ty przy tym obstawał.
Tytus w swoim nauczaniu miał być wiernym właściwej podstawie zbawienia. Miał wciąż na nowo powracać do prawdy o tajemnicy zbawienia. W rozdziale drugim, w wersecie 15, przedstawiał nauczanie łaski, która przyniosła zbawienie. Sprawy te dotyczą całego praktycznego życia chrześcijan. Tytus przypominał innym o właściwym fundamencie zbawienia, którego źródłem jest miłość Boża i Jego miłosierdzie w Chrystusie. Przypominał też o dziele dokonanym w sercu wierzącego. Konsekwencją tego pouczenia winno być, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. Dobrych uczynków nie da się przecenić przy rozważaniu praktycznych owoców właściwej nauki i zdrowego pouczenia w domu Bożym. To właśnie powinno być istotą chrześcijaństwa. Narodziliśmy się na nowo, zostaliśmy usprawiedliwieni łaską i odziedziczyliśmy nadzieję życia wiecznego nie po to, żeby radować się tymi przywilejami, lecz po to, by wywierały one błogosławiony i przemożny wpływ na nasze postępowanie, nawet na jego najdrobniejsze szczegóły. Znajomość tych spraw musi prowadzić nas do dobrych uczynków świadczonych naszym braciom, czy też ludziom ze świata. Im większe poznanie dzieła łaski, tym klarowniejsze musi być świadectwo i tym intensywniejsza chrześcijańska aktywność, aby wszystkie dzieci Boże, które uczą się w szkole łaski, sprostały temu zadaniu. Już wcześniej rozważyliśmy dość szczegółowo kwestię dobrych uczynków. Liczba fragmentów w Nowym Testamencie, które o nich mówią, wskazuje na to, jak bardzo są ważne. Dla czytelników, którzy chcieliby głębiej przeanalizować temat, podaję wszystkie wersety Nowego Testamentu, gdzie występują dobre uczynki. Mateusza, 5 rozdział, 16 werset. Także też niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby obaczyli wasze uczynki dobre i chwalili Ojca waszego, który jest na niebie. Marka 14:6. Wtedy Jezus rzekł, dajcie jej pokój i przecz, że ją frasujecie. Dobryć uczynek przeciwko mnie uczyniła. Jana 10:32. Odpowiedział im tedy Jezus, wiele dobrych spraw ukazałem wam z Ojca mego, dla któregoż tedy z uczynków tych kamienujecie mię? Dzieje apostolskie 9:36. Była też w Jope niektóra zwolenniczka imieniem Tabita, która, kto by chciał wyłożyć, zowie się Dorkas. Ta była bogata w dobre uczynki i w jałmużny, które czyniła. Rzymian 2:7.
Tym ci, którzy trwają dobrego uczynku, chwałę, cześć i nieśmiertelność, to jest tym, którzy szukają życia wiecznego. Rzymian 13:3. A bowiem przełożeni nie są ku strachowi za dobre uczynki, ale za złe. A chcesz się nie bać przełożeństwa? Co jest dobrego, czyń i odniesiesz chwałę od niego. Drugi Koryntian 9:8. A Bóg mocen jest uczynić, aby opłynęła w was wszelaka dobrotliwość, abyście we wszystkim, zawsze mając ile potrzeba, obfitowali w każdym uczynku dobrym. Efezjan 2:10. A bowiem jesteśmy sprawą Jego stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przed tym Bóg nagotował, abyśmy w nich chodzili. Filipian 1:6. Pewnie to wiedząc, iż ten, który począł w was dobrą sprawę, dokona aż do dnia Jezusa Chrystusa. Kolosan 1:10. Abyście chodzili jako Panu należy, iżbyście się Mu podobali we wszystkim, wszelakim uczynkiem dobrym owoc przynoszący, rosnąc w uznaniu Bożym. Drugi Tesaloniczan 2:17. Niech cieszy serca nasze i twierdzi nas we wszelakiej mowie i sprawie dobrej. Pierwszy Tymoteusza 2:10. Ale dobrymi uczynkami, co przystoi niewiastom, które ślubują być pobożnymi. Pierwszy Tymoteusza 3:1. Wiernać jest ta mowa, jeśli kto urzędu biskupiego żąda, zacnej sprawy żąda. 5:10. Mając świadectwo w dobrych uczynkach, jeśli dzieci wychowała, jeśli goście rada przyjmowała, jeśli świętych nogi umywała, jeśli utrapionym pomagała, jeśli w każdym uczynku dobrym ustawiczną była. 5:25. Także też dobre uczynki przed tym jawne bywają, a te, które się inaczej mają, nie mogą być tajne.
6:18. Aby dobrze czynili i byli bogatymi w uczynkach dobrych, użytymi i skłonnymi. 2 Tymoteusza 2:21. Jeśli by kto tedy oczyścił się od tych, będzie naczyniem ku uczciwości, poświęconym i godnym Panu, gotowym na wszelką sprawę dobrą. 2 Tymoteusza 3:17. Aby człowiek Boży był doskonałym, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie nauczony. Tytusa 1:16. Wyznawając, iż Boga znają, ale przą się Go uczynkami, gdyż są obrzydłymi i nieposłusznymi i którzy się na żaden uczynek dobry nie godzą. Tytusa 2:7. Samego siebie stawiając wzorem dobrych uczynków, w nauce zachowywając doskonałość i powagę. 14 werset. Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupił od wszelakiej nieprawości i oczyścił sobie samemu lud osobny naśladujący dobrych uczynków. 3:1. Przypominaj im, aby zwierzchnościom i przełożeństwom poddanymi byli, żeby słuchali i na wszelki dobry uczynek gotowymi byli. 8. Wierna ci jest ta powieść, a chcę, abyś twierdził te rzeczy, iżby się starali, jakoby dobre uczynki zachowali, którzy uwierzyli Bogu, a te rzeczy poczciwe są i pożyteczne ludziom. Tytusa 3:14. A niech się uczą i naszych dobrych uczynków zachować na pilne potrzeby, iżby nie byli nieużytecznymi. Hebrajczyków 10:24. I przypatrzajmy się jedni drugim ku pobudzeniu miłości i dobrych uczynków. Hebrajczyków 13:21. Niechaj was doskonałymi uczyni we wszelakim uczynku dobrym, ku uczynieniu woli Jego, sprawując w was to, co by było wdzięcznego przed Nim, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. 1 Piotra 2:12. A niech będzie obcowanie wasze poczciwe między pogany, aby w tym, co mówią przeciwko wam jako złoczyńcom, z dobrych uczynków, które by obaczyli, chwalili Boga w dzień nawiedzenia.
Chciałbym zauważyć, że chrześcijańskie życie bez dobrych uczynków jest dla Chrystusa bezużyteczne. Jakże żałosny byt wiodą chrześcijanie, którzy nie pojęli, że ten, który żyje w Chrystusie, nie może już dłużej żyć dla siebie. 2 Koryntian 5:15. A za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją na potem sobie nie żyli, ale temu, który za nie umarł i powstał. Jakże smutni będą, gdy odkryją, jak nieznaczącą rolę ich Pan i Zbawiciel oraz działalność dla Niego odgrywała w ich ziemskim życiu. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Dobre w oczach Chrystusa i wierzących, a ponadto użyteczne dla ludzi. Dzieło Chrystusa jest użyteczne dla ludzi, ponieważ Jego łaska objawiła się wszystkim ludziom. Rozdział 2, werset 11. Podobnie jak i Jego miłość do nich. Rozdział 3, werset 4. Teraz jako wierzący mamy kontynuować dzieło łaski pośród ludzi, aby udowodnić wartość tegoż dzieła tym, którzy nie poznali Chrystusa. Dzieło ewangelizacji, zwiastowanie miłości Bożej grzesznikom jest niezbędne i bardzo ważne. Jednak warto wiedzieć, że postępowanie chrześcijan może być niejednokrotnie jeszcze skuteczniejszym kazaniem niż słowa. Porównaj 1 Tesaloniczan 1:8. Albowiem od was nie tylko brzmiało słowo w Macedonii i Achai, ale też na wszystkim miejscu. Wiara wasza, która jest w Boga, tak słynęła, iż nam nie potrzeba nic mówić. O to miał zabiegać Tytus. Były jednak też takie rzeczy, których powinien unikać. Był to komentarz do listu do Tytusa, rozdział 3, werset 8.